Jak noc, kurwa. Ale... Znaczy może nie, nie była taka brzydka. W sobie coś nie była taka brzydka, tak. Była niezła poetka. I kurwa, ten, no nocami z nią gadał, kurwa, nocami. Bo po 18 były tańsze impulsy, to kurwa nocami przegadywał. No w kółko, kurwa, taki zakochany, że on tę Skodę, kurwa, kupił, żeby ją, kurwa, ruchać w tej Skodzie. Kurwa, i pojechał, umówił się po miesiącu dzwonienia. Mógł, nie wiem, bo do szkoły jeździliśmy, mógł się z nią umówić, ale nie wiem, tak się jakoś nie składało, że nie tego. Umówił się z tą dziewczyną. Wsiadł, umówił się, gdzie ona będzie, o której godzinie czeka, ono nie było komórek, nie? Jedzie, wjechał w tą ulicę i mówi Krzysiek. Ja nie wiedziałem, czy się kurwa zatrzymać, czy kurwa jechać dalej. Nie wiedziałem, kurwa, wiesz? No ale mówię, kurwa chuj, zapłaciłem taki potężny rachunek za telefon, że chyba mi się kurwa należy. Że nie odpuszczę. Ale mówi, kurwa, ona miała nogi jak skrzypce. Ja? A mówi, co? Jak to? Jak to? Nogi. No takie kurwa krzywe. Krzywe. Ja pierdolę. To mu się kurwa trafiła. Ja ją na kosę wpierdoliłem, kurwa, na kamień. A on kurwa wydzwaniał nocami. Poszli gdzieś do jakiejś kawiarni. Nie wiem, czy byli w samochodzie, czy nie. Pewnie zostawił. Ale on już więcej do niej nie dzwonił. Ja pierdolę, Tomek, kurwa. O się kurwa. Oj, kurwa. Ja nie wiedziałem, ja też nie wiedziałem, co to za dziewczyna, nie no wiedziałem. Przez telefon się nie da zauważyć. Mówię, Gośka, Gośka, nagręć jakąś pannę tutaj, mówię, dla mojego kolegi, bo jest bardzo wygłodniały. On by, mówię, przyciupał dupsko, mówię, z chęcią jakieś, nie? No. Kurwa, kogo kurwa wrobieli, jak no i jak gdybym wiedział, wiesz, no to bym mu powiedział, czy słuchaj, to jest ta panna, czy ta panna, no ale obok ale mnie, ale obok mnie zawsze się takie foki kurwa tam kręciły w tym towarzystwie. Wiesz, ja z Gośką, Gośka to jak obracała tych taksiarzy, tak doiła tego taksiarza, że ja przyjeżdżałem, no mieliśmy wykłady sobota, niedziela. I przyjeżdżałem na wykłady, spotykałem się z Gośką na krótkiej przerwie, na długiej przerwie taryfa czekała pod domem, pod szkołą, jechaliśmy do restauracji na obiad. No. W szkole byliśmy, do restauracji kurwa na obiady jeździłem. Tam 3-4 dziewczyny wsiadały i kurwa zasuwaliśmy sobie do, wiesz, nie było daleko, ale tam taryfa po nas podjeżdżała. Jechaliśmy do restauracji, po restauracji do szkoły z powrotem. No. Taki kurwa, tak my tam, wiesz, nie wiem, co takie były luzy. Takie były kurwa luzy, no i nie było to, że Krzysiek ma cokolwiek płacić, nie. Nie. Gośka wszystko płaciła. Ona miała